Cześć, wchodzimy do środka. Do cygielni na Chabianowie. Jestem tu pierwszy raz. Mega klimacik. Dach jeszcze drewniany. Niegdyś to było główne miejsce utrzymywania się mieszkańców poznańskiego Świerczewa. Jednak dziś stoi opuszczona i robi zagrożenie dla mieszkańców. Jak widać na załączonym obrazku. Jesteśmy w pomieszczeniu, przy pomieszczeniu, tam gdzie jest ten słynny komin, który widać już z 2 km. Idziemy się kawałek. Chciałbym, byliśmy tam na terenie cygielni. Wejdę tutaj teraz. Widać, że to jest naprawdę mega stare. I nie jesteśmy tu pierwsi. Ktoś już tu był, widać całkiem niedawno. Ślady są świeże. Nie wiem, co tu było. Ale proszę bardzo, zobaczcie, w jak złym bardzo stanie jest ta cygielnia. Wejdę tam kawałek. Nawet części od samochodu leżą. No nie jest to zbyt ciekawie. Nic tu praktycznie nie zostało. Jeszcze pójdę kawałek dalej, tam coś jest. A, dziura tam jest. Agregaty z prądem chodzą, bo czuję, słyszę hałas. Czyli coś tu jednak jest używane do chwili dzisiejszej. Zobaczymy jeszcze tamto miejsce. Trochę obrodzony, mam beton. Zaśniegowany jeszcze, więc ciekawie nie jest. Teren ogólnie zniszczony przez graficiarzy. Wygląda jeszcze bardziej gorzej niż cygielnia sama. A my jeszcze z tyłu coś widzimy, pójdziemy to zobaczyć. To już w następnym ujęciu. Ostatni rzut oka na komin cegielni. Idziemy tam jeszcze z tyłu zobaczyć, co tam jest. Idziemy tu pełno cegieł. Nie nowych, tylko wykorzystanych z byłego kiedyś budynku. Uwaga, roboty rozbiórkowe. To chyba niedokończone. To jest polski geniusz inżynierski. Naprawdę. Pożal się Boże. Przybliżamy. Roboty rozbiórkowe. No nie wygląda, jakby to było w trakcie rozbiórki, tylko że rozbiórka została poruszona 20 lat temu. Kolejne cegły i kawałki betonu. Widzimy, że to już koniec jest tutaj. Teren cegieni, tam jest mur. Zobaczymy. Gruby śnieg. Czy jesteśmy w byłym budynku? Tak. To kiedyś był budynek. Niestety teraz nic tu nie ma. Jest część jego, która została.
Ale proszę bardzo, nawet dachu nie ma. Farba jedynka została, pewnie po remoncie. Zobaczymy jeszcze tam co jest i znikamy z portem do cegielni. Krzaki. A, tutaj też coś było. Widzimy mur. Musi wyjście. Ostatni już do końca cegielnie. O, pieluchy. No bardzo fajnie. Kącik śmieciarza osiedlowego. Tam są normalne domy mieszkalne. Tam jest ulica ku cegielni bodajże. Tu chyba albo się zawaliło, albo zostało wyburzone w tym miejscu. ZKZL, właściciel terenu, nic z tym nie robi. Uważam to niebezpieczeństwo. I nawet widzę, że bramka już pod cyganie, a tu była jeszcze brama była, a już jej nie ma. Bardzo fajnie. Mega klimat. Zapraszam do przyjścia, jeśli macie smykałkę do Urban Exploration. Uwaga, strefa niebezpieczna, jak tu wszędzie, ale ZKZL nic z tym nie robi. W sumie nie chcę tam stoić, przynajmniej jest gdzie chodzić. No, trochę słabo to wygląda. Zobaczcie co na dach. Same śmieci, pozawalane wszystko. Słabo, słabo.
Dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka. Subskrybujcie mój kanał, aby zasięgnąć po więcej eksploracji oraz innych ciekawych rzeczy, jakie tam stawiam. Lub przynajmniej będę stawiał. Subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku, a ten już niedługo. Do zobaczenia.